Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie na moim kanale. Witam, witam i o zdrówko pytam. Jak wasze zdrówko? Moje już troszeczkę lepiej, ale jeszcze, moi drodzy, czuję skutki tej choroby, która mnie dopadła, kurczę, w zeszłym tygodniu. Ale jest już troszeczkę lepiej, także bardzo się z tego powodu cieszę. No mam nadzieję, że do weekendu będzie na tyle dobrze, że będę w stanie oddać wam ten maraton, który obiecałem, nie? Powiem szczerze, chciałbym to zrobić i jeszcze w ten weekend zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jeśli chcielibyście, moi drodzy, częste odcinki na moim kanale, daily w przyszłości, w wakacje, zostawcie łapę w górę, weźcie mnie tutaj, zachęćcie do tego, że warto zrobić daily w wakacje, nie? Moi drodzy, wszystko od was zależy. Jeśli w ogóle lubicie tę serię, to też możecie zostawić, subskrybujcie kanał, bo zbliża się, moi drodzy, 8 lipca. Co to będzie za data? Czy to jest koniec Franklina w prawdziwym życiu? Wszystko na to wskazuje na razie, ale piszecie mi cały czas: Kaluch, spotkaj się w końcu z tym Dwayne'em, z tym ospkiem, może on ma jakiś pomysł. Dzisiaj, moi drodzy, do tego spotkania dojdzie, ale najpierw ja mam jeszcze jeden problem. Moi drodzy, w mojej chacie dalej przebywa pan Mariusz Tarkowski, z którym to troszeczkę, że tak powiem, przegięliśmy w ostatnim odcinku. Mała bójka się tutaj wywiązała. Czy on już poszedł do domu? Proszę, powiedzcie mi, że on dalej leży, jakby był nieprzytomny, widzowie, a może mu się coś stało? Masakra. Nie wiem, Franklin się troszeczkę ogarnął, już się zdążył przebrać, wziąć prysznic, ale też nie było kolorowo z rana. Moi drodzy państwo, przerywam na chwilę nadawanie dzisiejszego odcinka, bo chciałbym coś powiedzieć. Mianowicie, zacząłem ostatnio, proszę państwa, treningi w Fitmixerze. Kaluch robi się na Franklina Clintona, proszę państwa. Co to Fitmixer? Posłuchajcie, nie jest to zwykła siłka, gdzie trenujesz z dużą ilością osób, tylko kameralne centrum kompleksowo dbające o ciało, gdzie trenerzy personalni prowadzą zajęcia indywidualne. Każdy z nich stawia na trening z medycznym nastawieniem, od fizjoterapii po dietetykę, założone przez parę utytułowanych sportowców Ole i Kamila Jasińskich, zlokalizowane w Krakowie w Woli Justowskiej. A jeśli chodzi o Kamila, mojego trenera, jest to trener personalny z kilkunastoletnim doświadczeniem. Sport trenuje od ponad 25 lat. Jest mistrzem świata i Europy w showdance, mistrzem Polski w gimnastyce i aerobiku sportowym, także może się pochwalić naprawdę potężnym CV. Pod jego okiem trenuję już ponad miesiąc i zaczynam dostrzegać pierwsze efekty. No patrzcie, widzowie, kurczę, jak się tutaj staram. To nie dlatego, że nagrywaliśmy ujęcia, moi drodzy. Nie, nie. Ja wyciskam siódme poty, albo bardziej mój trener Kamil wyciska ze mnie ile się da, po to, żeby zmienić się niedługo we Franklina Clintona. Nie no, moi drodzy, spokojnie, do Franklina jeszcze trochę mniej daleko. Franklin ćwiczy zazwyczaj przed walkami. A Kaluch? Ale już tak, moi drodzy, bez żartów, to zapraszam was serdecznie na Instagrama Kamila. Całe team Kaluch, które chce śledzić przemianę Kalucha, to, moi drodzy, obowiązkowo. Wpadacie do linku w opisie, followujecie, żeby pokazać moc Kamilowi, kurczę, że TK tutaj jak zbierze się, to potrafi naprawdę zaskoczyć, także wpadajcie, zostawiajcie followa te osoby, co są zainteresowane, które mają Instagrama i które chcą śledzić moją przemianę. A także jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o samym Fitmixerze, o miejscu, w którym ćwiczę, macie wszelkie informacje, moi drodzy, w opisie. Także zapraszam serdecznie, śledźcie moją przemianę i trzymajcie za mnie kciuki, żeby nie zabrakło mi motywacji, kalorii i czasu. To się przyda też. Let's go. A teraz wracamy do odcinka. Hej! Co? Mariusz, wstawaj! Weź, odwal się, co? Co? Nie pamiętasz, co zrobiłeś? Uderzyłeś o kant stołu. Serio? No. Nie, serio, to się laliśmy się jak dzikusy dwa. No właśnie coś pamiętam. Która godzina jest? 12. Czekaj, zaraz służbę. No, widać, że jesteś zmarnowany trochę jeszcze. Jak się czujesz? Ach, nie pytaj, dobra. Słuchaj, o co ci chodziło wczoraj? O co mi chodziło? No, nie chcę do tego wracać. To po prostu, daliśmy sobie w mordę, ty dałeś mi, ja tobie. Kwita jesteśmy, czy będziesz, czy mnie zaraz przyjedziesz w mundurze i zakujesz, jak tylko do roboty pójdziesz, co? Nie, no dobra, jesteśmy kwita, tylko powiedz mi, no, czemu uważałeś, że jestem zdrajcą? No bo, stary, no FIB mnie zagarnia, musiałeś coś wiedzieć, tak szczerze teraz, po trzeźwiaku. Wiedziałeś coś? Nic o niczym nie wiedziałem, jakbym wiedział, człowieku, oni by mnie też siedzieli, by mnie też zamknęli za to, że wypuściłem cię. No dobra, niech ci będzie, ale chłopie, nie wygląda, twoja twarz nie wygląda zbyt wiarygodnie teraz, wiesz? Nic. Jak walczyłem z UFC czempionem prawie. A tam czempionem, daj spokój. Ty, sorry za to, tak przepraszam po ludzku. Trochę wiesz, trochę mi poniosło mnie trochę, nie? Mm-hmm. A dobra, wracając. Ty żartowałeś z tym więzieniem, czy... Nie, serio ci mówiłem, stary. No i właśnie w tym jest problem, że... No i, no, FIB ma coś na mnie i, stary, nie mam pojęcia, jak to się wszystko zakończy, ale 8 najprawdopodobniej idę. 8?
8 niedługo. A jaki jest w tym sens, że od razu ci nie zamknęli? No właśnie, to jest zastanawiające. Myślę, że to każdy zadaje to pytanie. No nie wiem, stary, nie mam pojęcia. A uciec z kraju możesz, czy nie? No raczej nie, no pewnie mnie dojadą na najbliższym lotnisku, ale podejrzewam, że loty krajowe mogę realizować. Nie wiem. Może jakoś jestem w stanie ci pomóc, ale nie wiem jak nawet. No słuchaj, jak tylko będę wiedział jak możesz mi pomóc, to na pewno się odezwę. Sam teraz nie mam pomysłu totalnie jak to zrobić. No dobra. Chcesz coś do picia, coś, jakieś wody, nie wiem. A może klina chcesz bić? Coś klina tam? I co, na służbę pojadę? A, no tak. Chcesz wody? Jabłko? Nie, dzięki. Poradzę sobie bez. No to tu są drzwi, nie? Żartuję. O, wiesz, cwaniak. Prowadzę cię, wariaci. A, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, mi nie powiedziałeś wczoraj właśnie, do końca. Mm-hmm. Gdzie ta Kamilka mieszka? No słuchaj, jak wyjedziesz, no, to dwa domy dalej, taki pod drewno, drewniany. Dobra, to ja upiekę marchewkowe ciasto. Na pewno się ucieszy. No, ja myślę. Jeremy ją tam, wiesz, marnuje. Jeremy też idzie za godzinę służbę? Jeremy już na służbie jest. No to zarąbiście, dobra, wariacie. Sorry raz jeszcze i w kontakcie jesteśmy. No, dobra, na razie, dobra. Franki. Widzowie, no to ja robię ciasto, piszecie Franklin, żeby się zdążył chłopak zakochać, proszę państwa, do końca serii. No może jest taka szansa. Co my mamy tutaj? Z czego można ciasto zrobić? Można jabłka, tak jak proponowałem. Bananowy chlebek, widzowie. Przez żołądek do serca, no. Dosypiemy trochę płatków kukurydzianych, które tu mamy. Co my tu jeszcze możemy upichcić? Trochę makaronu dorzucimy. No, moi drodzy, wszystko zblendujemy, mamy blender. No to jest idealne. Idę z tym ciastem zaraz do pani Kamili. Włożyłem, widzowie, ciacho gotowe. Frankin upichcił tutaj do takiego boksa, żeby się, wiecie, nam tutaj nie poniszczyło, nie? Wsadzam do auta i zobaczymy, ty, może faktycznie pani Kamila jest w domu dzisiaj. Rzucaj to do środka, gościu. Coś tam słyszałem, że im się nie do końca układa. To jest dobry znak dla Franklina, proszę państwa. To jest ostatnia szansa jego, nie? Tak naprawdę. I chwilę później, jak oczywiście uda mi się porozmawiać z panią Kamilą, jadę na spotkanie z Dwaynem. Jestem z nim umówiony. A co tu się dzieje na tej ulicy mojej, przepraszam bardzo. What the heck, tu się coś stało z domem komuś. Dobra, dziękuję za informację, jesteśmy w kontakcie. What the heck, czekajcie. Strażacy? Kamila? Cześć, Franklin. Cześć, coś tu się stało, powiedz mi. Pożar był. Jak to pożar? A wszyscy cali? Idzie mąż? Tak, wszystko dobrze, on na służbę pojechał. Kurczę, Kamila, no wyglądasz na zestresowaną. A ja... A, poczekaj, mam coś dla ciebie. A ja upiekłem chleb bananowy na dobry początek sąsiedzkiej znajomości. A tu co takiego się, kurde, dzieje, no? Nie podoba mi się to. No, to nie jest dobry moment, ale no dziękuję. Dać ci do samochodu? Może no, do możesz rzucić. Dobra. A jak się czujesz, w porządku? To czemu, słuchaj... Już jest lepiej. Czemu twój mąż zamiast jakby pomóc ci tutaj, kobiecie takiej uroczej, to pojechał na służbę? Prawdziwy mężczyzna powinien pomagać kobiecie, tak? W potrzebie. No musieliśmy jakoś to podzielić. Ja teraz jestem po południu, jadę, a on tu przyjedzie, też załatwia dalej nocno. Musimy sobie jakoś teraz to radzić. Wiedzieć, co tu się dzieje. No widzę. Nie dość, że wam się nie układa, to jeszcze takie rzeczy, no. Znaczy, słyszałem co nieco mi tam Tarkowski naopowiadał. W porządku? Słuchaj, Kamila, gdybyś potrzebowała czegoś, to wiesz, ja za miesiąc wyjeżdżam. Wymierzam do Europy na kilka lat, więc gdybyś chciała wpaść na kawę albo na chleb bananowy, to zapraszam. Może skorzystam kiedyś z swojej propozycji. Kiedyś? A to zawsze tak mówisz, że kiedyś, no i nigdy nic z tego. Jak uda mi się pozałatwiać, wiesz, te sprawy, sam widzisz, co to jest, no to może się pomóc ci? No to mogę chłopaku z wywrotki tutaj zaprosić. Jak tutaj chłopaki nie dadzą rady, to się najwyżej z tobą skontaktuję, no każda pomoc się przyda. Dobra, super, daję ci to ciacho, żeby ono, kurczę, nie stopniało. Gdybyś naprawdę potrzebowała, wiesz, tam rąk do pracy, chłopa, to ja jestem. Pewnie, zawsze będę pamiętać. Dzięki, to trzymaj się, Kamila. Do zobaczenia. Szybkiego. Ale cringe'owa, widzowie. Franki gada takie głupoty. Ja pierdylam. No dobra, ale powiedzmy, że doceniła, no doceniła na pewno pani Kamila ciasto. Powiedziała, że to bardzo miłe z naszej strony, widzowie. No, zobaczymy, ja nie mówię, kurczę, nie. No ale co ten mąż policjant, kurde, przecież on tam, on jest, kurczę, jeszcze tutaj, nie? To jest ciężki rywal. Za mało czasu będzie, kurczę, nawet z doliczonym czasem dogrywki, żeby tutaj cokolwiek ugrać, bo, no moi drodzy,
państwo, został nam niecały miesiąc. Nie, czekajcie. Jutro będzie miesiąc. Mamy miesiąc i jeden dzień na ogarnięcie tematu. No, jedyną osobą, która może mi jakkolwiek pomóc, jest Dwayne. Pytanie, czy Dwayne coś wie na ten temat? Czy doleciała do niego już ta informacja? No bo, moi drodzy, przez Raxona mogło już gdzieś to tam dotrzeć dalej. Moi drodzy państwo, dostałem cynę od moich chłopaków z Clinton, że mój dobry znajomy jest na detailingu obecnie w plazie. No i kto to, o kogo może chodzić? To, moi drodzy, Dwayne tutaj zawitał, aka Uspanu. Więc to będzie idealna okazja, żeby porozmawiać. Miałem do niego dzwonić, ale, moi drodzy, może w ten sposób lepiej. Siemano. Komu ja cię widzę? Witamy w skromnych plogach, Clinton, co tam? Witam, czekaj chwilę, Franklin, bo cholera, dzwoniłem do kogoś i... Dobra, nie przeszkadzaj sobie. Podjedź pod Clinton Detailing w centrum miasta, bo potrzebuję, żebyś mi auto przewiózł. Cześć. No, Norwek przyszedł. Co no, tam słychać? U mnie, no, jak zawsze, dużo się dzieje. No, widzę. A co, dzisiaj coś do roboty? Właśnie odbieram. Jeden z twoich wczoraj mi przywiezie auto tutaj, bo było trochę rozwalone. To tego Nissana? Kurde, chłopie. Ale potęga. Czy ja wiem? Nie, no fajnie wygląda, zadziorny. Cześć, Norwek. Siemka. Twoja robota z tym samochodem? Między innymi. Okay. Norwek, też. Cześć, Norwek. Norwek z bronią chodzi. No to na megamolu go podziurawili, więc chłop dmucha na zimno, wiesz jak jest. Bardzo dobrze. Znaczy bardzo źle, ale zarazem bardzo dobrze, że nosisz broń, odpowiedzialnie. Na klientów to nie działa, nie? Pozytywnie nastawieni. Jesteśmy w takim stanie, że chyba ludzie bardziej nie zwracają na to uwagi. Tak. Słuchaj, Dwayne, w sumie dobrze, że jesteś, bo ja miałem do ciebie dzwonić dzisiaj, ale chciałbym z tobą pogadać, jakbyś miał chwilę. No, doszły do mnie pewne słuchy. Słuchaj, Norwek, zaraz tu przyjedzie mój kolega, powiedz mu, żeby tu na mnie poczekał. A my, Franklin, możemy się przejść do twojego sekretnego pokoju, co? A, sekretny pokój, o którym wie już pół miasta. Świetnie. No wyobraź sobie, że chyba to jest pierwsza rzecz, którą zauważyłem, jak tutaj przyjechałem. No, ty jesteś, wiesz, ty jesteś spaczony już na tym punkcie, dlatego. Co prawda, ale to prawda. Jakbyś chciał sobie którąś z tych furek wziąć, nie wiem co to jest, jeszcze nie sprawdzaliśmy, po prawej. Gdzie są? Tu? No tu, poprzykrywane. Gdybyś coś potrzebował tutaj, to wiesz, częstuj się. Ten wygląda na samochodziki. Na gangusa. Nie, no nie wiem właśnie, wiesz co, nie jest chłopaki nawet... W ogóle tych plandek nie ściągali, nie? Więc... To w wolnym czasie. Mystery boxy tak zwane, nie? Dobra, słuchaj. Bo słyszałem, że dużo się dzieje. Aż jestem ciekaw. Czyli co, już ci Raxon powiedział pewnie. Spilnął. W sumie nie tylko on, wiesz? Chłopie, no... Kiedyś mnie dopadli goście z FIB rzekomo i mówią, że mnie zamykają 8, nie? To o tyle dziwne, że jakby pozwolili mi dokończyć biznesy. No, nie wiem, jakiś dziwny chłop, który wygląda jak w Gwiezdnych Wojen. Ostatnio mnie z headquartersów FIB w ogóle wyprowadzał. Jak wyglądał? No jak gość z Gwiezdnych Wojen, no. Ale to czekaj, miał na przykład na sobie taką... Miał jakąś taką czerwoną... maskę, mam wrażenie, że to była czerwona maska. Po prostu uzbrojony jak nie wiem, jakby... Się a miał na sobie jakby taki, jak to powiedzieć, jakbym to powiedział, pancerz, może zbroję pancerz. Taką, no jakby się na festyn wybierał, wiesz, jakiś kuźwa cosplayerów, nie? I powiedz mi jeszcze, że ta zbroja miała jakby taki czerwony pasek jakby na ramionach. Wiesz co, nie przyjrzałem się, ale kurczę, coś mi się wydaje, że coś czerwonego było, jakiś element, ale no nie jestem w stanie ci opisać. Rozmawiałem z nimi, znaczy rozmawiałem, to dużo powiedziane, po prostu nie chciał nic powiedzieć, ale zażartowałem, że mnie nie znajdą tego 8 i powiedział, to byś się zdziwił i tyle, co pogadaliśmy, nie? Ale to on ci powiedział wtedy? Ja tak zażartowałem, że mnie nie znajdą, a on ale powiedział... Ale tak, ten zbroi, tak? Powiedział ci 8? Tak. O kurde, no to wszystko jasne. Co jasne? Słyszałem o tej sytuacji, ale nie wiedziałem, że to osoby w takich kostiumach ci to powiedziały. No. Oj, to muszę cię chyba wprowadzić, Franklin. Słuchaj, powiem to najszybciej jak potrafię, bo jakbym ci gadał, to bym ci gadał z 15-20 nawet godziny. No to nie mamy tyle czasu. Wydarzyła się ostatnio pewna rzecz, której wszyscy agenci z Federalnego Biura Śledczego, tego FIB-u tutaj w naszym mieście, zostali wyeliminowani i zastąpieni innymi przez ludzi pana O. Ja byłem tego świadkiem, bo byłem jedną z osób, która dokonała egzekucji. I tak w skrócie. Dobrze pomyślałeś na początku, bo to, co oni ci zaproponowali, jest totalnym absurdem. Od kiedy służby federalne grożą komuś najcięższym więzieniem w Stanach Zjednoczonych i tym samym momencie pozwalają mu podomykać swoje sprawy? Gdybyś był poszukiwany jakimś wielkim listem gończym, Franklin, to wówczas zamknęliby cię z miejsca i nie pozwolili, żebyś biegał po... No tak, no mnie też to się właśnie nie łączyło trochę, nie?
Wiesz, co oni robią? No. Zbierają na ciebie dowody i na wszystkich twoich kumpli. Patrzą się, z kim się poruszasz, jak się poruszasz, pewnie masz podłożone jakieś plomby, może nawet tutaj, kto wie. Oni zbierają na ciebie dowody. Jest taka strategia w policji, tylko że to działa na mniejszych rzezimieszków, że jak mają kogoś na oku i jest związany z jakąś większą sprawą, to na przykład ten wataszka może sobie przyjechać na czerwonym, może nawet przyjechać szybko przed jakimś patrolem. Oni się na niego nie rzucą, bo czekają na moment, kiedy on zrobi coś, na co będą mogli już go dostatecznie dodupić. W międzyczasie przypisują sobie takie rzeczy. Największym błędem, jaki popełniły te osoby, to że dali ci informację, że trafisz do Alcatraz. Tylko zastanawia mnie jedno. Skoro ta osoba zbroi ci, tak powiedziała, to może ona właśnie chciała ci w jakiś sposób pomóc. Więc musimy dojść, kto to mógł być. Wtedy będziemy mogli podjąć bardziej zdecydowane kroki. No tak, tak, ale jednej rzeczy nie rozumiem. Powiedz mi, co ja temu panu O zrobiłem, że chłop chce mnie wsadzić do Alcatraz, co? Czy tam jakiś jego człowiek? Bo rozumiem, że to jest jego sprawka. Franklin, a ty pamiętasz, co ty robiłeś w przeszłości? No co robimy w przeszłości? Że ten napad na ten jego skarbiec, czy co? Już pomijając to, bo ja też się dowiedziałem wielu innych rzeczy, że to sobie kiedyś dobre piwo by się przydało, żeby ci wszystko wyjaśnić. Chodzi mi o to, że jesteś osobą, która potrafi robić takie rzeczy, a takie osoby są eliminowane z tego miasta, albo są jakby rekrutowane przez niego, więc jeżeli ty nie wykazujesz inicjatywy, żeby dla niego pracować i być jego marionetką, wówczas jesteś osobą do eliminacji, bo jesteś zbyt inteligentny, żeby funkcjonować w mieście, które on kreuje. Także wszystkie twoje ruchy, wszystkie twoje biznesy, przede wszystkim te ruchy przestępcze są monitorowane przez niego i przez jego ludzi, co wskazuje na to, że widocznie jesteś dla niego bardzo niewygodny. I dodatkowym czynnikiem jestem ja, bo on wie, że my się gdzieś tam kiedyś trzymaliśmy, teraz może mniej, ale może być dodatkowy No tak, no ale to czemu po prostu mnie nie odwali, co? Nie podjedzie, właśnie... nie zrobi drive-by'a, nie podziurawi mnie i skończy temat. No i to jest coś, czego sam do cholery nie umiem wyjaśnić i trwa bardzo długo, bo ze mną jest identycznie. Tak, stary. Ostatnio byłem świadkiem, jak jakiś tam, on ma takich swoich ludzi właśnie w tych zbrojach, on ich nazywa generałami. Jakby ja z nimi pracuję, robię tam z nimi zadania, bo chronię w ten sposób swoich najbliższych. No również ciebie chronię w ten sposób, nie ukrywam. I ostatnio, jak tam jakoś z niesubordynacją się wykazał, wziął pistolet i go zastrzelił. A na przykład, gdy ja zrobiłem największe gówno, jakie mogłem mu zrobić, no to on mnie nastraszył, dał mi inną robotę, więc jest to bardzo ciekawe zjawisko. Co ten gość w ogóle chce? Kim jest ten gość w ogóle? No kurde, jest tyle... rzeczy, których nie ogarniam, naprawdę. No, jest jeszcze więcej rzeczy, Franklin, i widzę, że za niedługo będę musiał cię w te rzeczy niestety wprowadzić, bo... Niestety, stary, ja już nie mam wyjścia, wiesz o co chodzi, ja naprawdę się stresuję tym ósmym. No cap, nie ukrywam tego. Dobra, Franklin, czy ty jesteś gotowy zrobić wszystko? No, chyba tak. No to teraz tak, 2 tygodnie, stary. Ile to jest czasu, który to będzie? Dzisiaj który jest? No nie wiem, no dziś jest, kurczę, 7/21 jakoś. Dobra, umówmy się, że w okolicach 20 ja się z tobą skontaktuję i na kilka dni ze mną gdzieś pojedziesz. Dobra. To ogarniemy. Wtedy wytłumaczę ci wszystko i wprowadzę cię w coś, co pozwoli ci przetrwać w tym świecie, okej? Okay? A do tego czasu mam takie 2 tipy. Pierwszy to jest, żebyś dokładnie przeanalizował osoby, z którymi teraz przebywasz i z kim działasz. Słyszałem, że tam Leonardo się kontaktujesz i z QuickJM. Te osoby ci polecam, że jeżeli potrzebujesz jakiejś pomocy, działaj z nimi, oni ci sporo wytłumaczą, pomogą i na pewno nie wkopią cię w jakieś większe gówno. Druga sprawa jest taka, że przeanalizuj sobie tą sytuację jeszcze raz i działaj teraz w taki sposób, żeby nie dać im powodu na więcej, bo mi się wydaje, że jesteś pod obserwacją i tak jak FIB jest kontrolowany przez pana O, to wydaje mi się, że oni samym FIB-em ciebie nie mogą zamknąć, ale jak nazbierają na ciebie dowodów wystarczająco, to są w stanie rzucić cię do jakiejś większej organizacji. Jak cię rzucą w te papiery rządowe, które że tak powiem, wypływają poza całą tutaj wyspę, no to wtedy nawet ja cię nie uratuję. Jakby wyrok będzie z góry i jedyne, co będzie trzeba zrobić, to wysadzić Alcatraz, a to już będzie wyzwanie dla... Nie wiem, czy ktoś tego podejmie, nie? Poza tym to jest, wiesz, to jest wyrok, nie? Wtedy już coś tak dla osób, które to robią. No dobra, kurde, ja pierniczę, okej. Okay. No to będę czekał na tego 20, ale jak ja mam żyć w międzyczasie? Normalnie? Sobie funkcjonować? Tak, właśnie o to chodzi. Oni myślą, że...
ty teraz będziesz chodził obsrany, że będziesz sam się zapuszczał, szukał jakichś szemranych kontaktów, robił jakieś podejrzane rzeczy, żeby się z tego wyłonić. Zrób po prostu przeciwnie. Ciesz się życiem, pokaż im, że to ci nie ruszyło. Otwieraj, nie wiem, nowy biznes i zarabiaj kupę szmalu legalnie, tylko błagam cię, legalnie. Nie mieszaj się w jakieś konfliktowe gówno, chyba że coś się naprawdę wydarzy, że będziesz musiał sięgnąć po broń. Dzwoń po Leo, dzwoń po Quijaya i zrób to z nimi do cholery po cicho. Nawet po mnie dzwoń, tylko nie dzwoń po Raxa. Okej. Okay. Proszę cię, pierwszy raz nie dzwoń po Raxa. Dzwoń po tych dwóch. Ciekawe, co Raxa odstaw, widzowie na... Coś dziwnego jest, dzieje się z Raxem, sam nie wiem. No dobra, okej. Okay. No to biorę do serca sobie wszystkie te tipy i tak będę robił. Kurde. Jeszcze lepszy sposób. Masz dużo kasy teraz? Jak stoisz finansowo? No dobrze, dobrze. No właśnie... Panicznie trochę posprzedawałem pewne niepotrzebne rzeczy, no i okazuje się, że całkiem nieźle stoję z kasą. No i super, no to baw się, kupuj sobie samochody, sprzedawaj stare, zmieniaj sobie samochód kilka razy w tygodniu, nawet jak jesteś bogaty, żeby ich tylko zmylić, nie dawaj po prostu powodu, żeby cię śledzili. A jak będą cię śledzić, zauważą coś podejrzanego, od razu wal do mnie, wal do Leonardo albo do kogoś i po prostu będziemy ustalać, kto to jest. A najwyżej będziemy po prostu niwelować problemy. No dobra. A co z twoim staruszkiem? Nie wiem, wiesz co, mieliśmy taką emocjonalną rozmowę, bo przejął się tym, co usłyszał ode mnie, ale nie wiem, co on robi, wiesz, jakoś tak nie rozmawiamy teraz. No właśnie ostatnio do mnie przyszedł z jakąś dziwną propozycją, się chciałem zapytać, mam go złapać za uszy, czy jakiś bimber chce pędzić, jakieś inne gówno. Wiesz co, to jest duże dziecko, uważaj na niego, bo po prostu... No nie potrafi być samodzielny, ale może się wreszcie ogarnie. Daj mu żyć, jak chce z tobą coś podziałać, to wiesz, to działajcie. Jasne, dobra, tak będzie. Dobra, Franki, nie będziemy tracić czasu. Czym dłużej przebywamy razem w jakichś twoich miejscach, tym bardziej się narażamy. Posłuchaj mnie, do tego 20. No. To jest w przybliżeniu 20, ale to nawet 2-3 dni wystarczą. Zrobię ci coś, jak to brzmi, zrobię ci coś. Po prostu wprowadzę cię w coś, co zmieni twoje życie i zaprawi cię do tego, co może nadejść. Będziesz chłopie nieśmiertelny. O kurde, jak to brzmi. O, tylko przygotuj się. Mocne wrażenie. Kurde, stary. Nie wiem, czy wytrzymam tyle czasu. A, i jeszcze jedno. Ta kryjówka. Którą tam mi pokazałeś, dałeś klucz od twojego ojca. No. Nie pokazuj się tam już, ona jest, chyba jest spalona. Dobra, okej, okay. Ja i tak tam rzadko przebywałem. Spotykałem się tam z Raxonem od czasu do czasu, ale wiesz, jak mówisz, że się nie łapać z nim, to się nie łapiemy. Stary, wielkie dobra. Dzięki. Spoko, też dziękuję. Powodzenia dla ciebie. No, na razie, cześć. Cześć, pa. Norwek. Tak? Ekspansja się szykuje, szykuj dupsko. Widzowie, słyszeliście? Ole jaja, czyli to nie jest sprawka, proszę państwa, dobra. FIB. To, co to za samochód? No, to nie jest jakiś Night Shark, spadam stąd. What the heck? Ale ta rozmowa, widzowie, dała nam dużo, można powiedzieć, no bo wywaliła mi GTA. Moi drodzy państwo, wywaliło mi GTA i wywaliło mi do takiego stopnia, że aż musiałem Antonowi samochód podwędzić. Nie no, taka prawda, że mam dzisiaj z nim spotkanie. To, co powiedział przed chwilą Dwayne, napawa optymizmem na pewno, ale pewne decyzje w głowie Franklina zapadły i tak trochę głupio się z tego wycofać. Co mam na myśli? Moi drodzy, chciałbym, aby wywrotka nie była już firmą Franklina. Dlaczego? Im mniej na głowie, moi drodzy, obowiązków, tym lepiej. A wydaje mi się, że jest pewien gość, który zasłużył na to, żeby po prostu dostać pełne udziały w tej firmie. Umówiłem się z nim, proszę państwa, na Chinatown z widokiem na Freedom Tower. Jest to nie kto inny jak Mirosław. Nie wiem, czy już jest? Chyba przyjechał. Dobra. Po prostu, tak jak kiedyś kupowałem i ratowałem tę jego firmę z dołka, tak teraz chciałbym po prostu wręczyć mu papier, a zapomniałem tego papierku, który już Franklin podpisał. No i proszę państwa, przekazać dowodzenie w firmie Wywrotka. Karol, dlaczego to robisz? Moi drodzy, może to będzie, że tak powiem, jak wszystko się dobrze skończy, możliwość wyjścia z czymś nowym po 8 lipca. Zobaczymy. Cześć Miruś, co tam? Siema, co tam szefie? No jak idzie, powiedz mi, budowa tego centrum miasta, hotelu? No i dawno zaczęliśmy, powiem ci, że no świetnie. Podoba mi się wszystko. Świetnie, no to super. Słuchaj, mam taką kartkę tutaj, nie? Co za kartkę? Co, jakie zlecenie nowe? Dodatkowe? No nie, Miruś. Wypowiedzenie twojej umowy. Czy co? Nie, żartuję, wariaci, spokojnie. Słuchaj, Mirek. Podoba mi się, z jaką pasją pracujesz, z jaką pasją rozmawiasz z ludźmi. To jest jakaś mowa pożegnalna? Nie, może nie, ale może nowy etap. Słuchaj, zobacz, co tu jest napisane.
Przekazanie dowodzenia w firmie Wywrotka. Podpisany Franklin Clinton. Co ty robisz teraz? Co ja robię? Słuchaj, przejmujesz dowodzenie w firmie, jesteś głównym szefem, CEO całej Wywrotki. Ja z Wywrotką nie mam już za bardzo nic wspólnego. Chciałbym, żebyś po prostu... To jest takie uhonorowanie po prostu, wiesz, za to, co... Nie no, co się stało? Nie, nic się nie stało. Słuchaj, ja po prostu mam dużo biznesów na głowie. Chcę zacząć żyć pełnią życia, jeszcze dużo rzeczy w swoim życiu zrobić i po prostu, no, stwierdziłem, że ty się doskonale tą firmą zajmujesz, ja już tu jestem zbędny. O mój Boże, Franklin, nie wiem. Co jest? Co ty taki? Ja, no dziękuję ci za to wszystko, ci powiem. Co ty, Miluś? Naprawdę było świetnie. Nie mów, że się popłaczesz. Wzruszyłem się trochę. No stary, jak ja wyciągałem tę firmę z Sandy, to też, no, kawał historii, kurczę, przed nami, nie? No zobacz, jak wyciągnąłeś, tak wyciągnąłeś do góry, że zobacz, największa wieża. No stary, to jest twoja zasługa przede wszystkim. No i twoja tym bardziej. To co, podpisujesz? No jak muszę. Nie musisz, ale możesz, stary. Rozwija się, Franklin. Ja obiecuję, że ta Wywrotka jeszcze się bardziej rozwinie. Bardzo dobrze, słuchaj. Zawsze sobie zostawiłem sobie w tej umowie, że gdybym chciał wrócić, to mnie przynajmniej do zarządu przyjmiesz, więc... To wiadomo, że cię przyjmę. Zawsze miejsce się znajdzie. No dajem wariacie. Słuchaj, cieszę się bardzo. No i kurde, Mirek, rozwal tym hotelem kolejną nieruchomość w LSO. Rozwalę. Dobra, kopijka dla ciebie, formalności muszą być. Mhm. No i co, stary? Chodź tu, kurde, zbijmy, przytul się do wuja, no. No, Miroś. To był szefie, no już nie szefie. Możesz tak mówić, słuchaj. Najlepszy okres w moim życiu. Naprawdę, wyciągnąłeś mnie z takiego dołka. No nie wiem, cieszę się bardzo, nie? Ale szkoda, że to... Nic się nie kończy, stary. Ja będę doglądał waszej roboty. Zmiana tylko jest na stanowisku, wiesz, szefuncia, nie? Od dzisiaj ty po prostu zarządzasz finansami i tak dalej. Dasz radę, stary, co? No... Postaram się nie wejść w dług jak wcześniej. Nie no, gdybyś czegoś potrzebował albo nie wiedział, to się kontaktuj ze mną, dobra? No dobra, numer mam. Numer masz, wariacie. Dobra, będę leciał. Gdybyśmy się nie widzieli w najbliższym czasie... Nie no, zobaczymy się na pewno. Do zobaczenia niedługo. Okej, trzymaj się. Okej, widzowie, to dosyć emocjonalnie to, kurczę, Miruś przyjął. No ale się nie dziwię, to dla niego całe życie, no dostał firmę z powrotem. Czuję dziwną satysfakcję, widzowie. Pomogliśmy chłopowi wyjść z dołka całkowicie. Zobaczcie, co osiągnęliśmy razem z Wywrotką. No i chłop teraz, moi drodzy, wraca. Dostał po prostu jak na tacy pięknie funkcjonującą firmę Wywrotka, która Franklinowi aż do szczęścia tak bardzo nie jest potrzebna, a na pewno Mirkowi, moi drodzy, pomoże. Ciemni nam się, ale ja jeszcze mam, moi drodzy, dzisiaj jedno spotkanie, a dzień później Franklin wziął sobie też do serca to, co powiedział Dwayne i, moi drodzy, lecimy gdzieś już i w kolejnym odcinku, chciałem powiedzieć, nie, w kolejnym dniu, w tym odcinku jeszcze gdzieś lecimy. Na razie jednak skoczę, bo umówiony jestem z Antonem, tylko wiecie co? Jeszcze chciałbym zadzwonić do Derka, bo mam pewne przeczucia dziwne. Nie, się odbierze. Czy on będzie miał czas w ogóle, żeby się styknąć? Derek? Halo? Co? Cześć, tutaj Franklin Clinton, twój były kolega. Czemu były? Słuchaj, ja teraz czasu nie mam, na wykładach jestem. No dobra, a kiedy znajdziesz dla mnie tak ze 2 godziny? Jutro mam spotkanie z katarzystem, z urzędasem, z... No, za 2 dni. Ale, kurde, stary, proszę cię, zrób to dla mnie. Nie mogę rozmawiać teraz, rozumiesz, mam wykłady. No dobra. Wykładam o fizyce atomowej, nawet się na tym nie znam, muszę googlować, a ty mi jeszcze telefon zawracasz. No dobra, powodzenia życzę, nara. Nara. Dobra, Derek, jak zajdzie chwilę, to, moi drodzy, może mi pomoże. Car dealer, już ściągnęliśmy, moi drodzy, baner, dlatego, że ja mam dzisiaj, proszę państwa, pewną rzecz do ogarnięcia. Wrzuciliśmy z powrotem stary wystrój salonu, no bo zerwaliśmy umowę z Mercedesem, nie? Cześć, goście. Dobry. Witamy. Widzę, że wszystkie samochody sprzedane. No, pobieramy zyski teraz. Tak, a ty co się znowu śmiejesz pod nosem? Nie, jestem śmiertelnie poważny. Tak? Jak przypomnij imię? Simon. Simon? A ty? Łukasz Dawidson. Dawidson, jak się Simon sprawował dzisiaj? Sprzedał jakąś furę? Pewnie, dzisiaj 2 sprzedał, więc bardzo fajnie, moim zdaniem. No dobra, no to uratowaj swoją posadę, młody człowieku. Cieszę się. Cieszysz się? No tak niezbyt. Zobacz, idzie drugi szef, taki dobra. Sam jak ja. Siema. Cześć. Jak już tu przyjechałem, to wiesz co? Mogłeś po mnie podjechać, jak wziąłeś Lexusa, nie, że musiałem Uberem jechać. No widzisz, trzeba zaznać biedy, żeby zaznać bogactwa. No. Jak mawiał klasyk. Słuchaj, Czas, rozejrzyj się, nie bez powodu, braciak. Co? No
idźcie, przejdź, no nie wiem, zobacz sobie, jak ten salon wygląda, tak? Boże święty, ciężkie kraje zawsze robisz. Tak, no nie po to cię tu zapraszałem, idź, idź. Dobrze, idę się rozejrzeć. Dobrze, młodziaki, podliczmy się w takim razie, żebyśmy już to mieli dopięte. Ile prowizji z tych pozostałych aut? Tu 4 były, tak? I minus 800 tysięcy, bo ja jeden samochód wydałem, tak, komuś, nieważne, proszę nie pytać. Ja tu jestem żywy. Dobrze. Zysk z salonu w sumie wyniósł 450 tysięcy. No i pięknie. Z dwóch Mercedesów GLE i jednej E-klasy, a także jednego Subaru, vana rodzinnego. Pięknie, pięknie, chłopaki. Ile? 400 ile? 450 tysięcy. 450. Tyle widzowie prowizji wzięli i tyle wpada na nasze konto. Świetnie, jesteście naprawdę dobrymi pracownikami. Cieszymy się. Oby taki więcej. Simon! Co? No, oby no taki więcej, tak? Tak. No, świetnie, ale tak naprawdę, słuchajcie, będzie zmiana na pokładzie, chodźcie. Moi drodzy, to jest kolejny ruch Franklina. Dobra, ty, gościu, przestań tam klikać już na tym automacie. Ten twój automat to nie działa nawet. No, ty sobie go naprawisz, bo jest od dzisiaj twój. I od po dzisiaj... automat? Od dzisiaj twoje są te biura, twoi są ci dwaj pracownicy i twój jest ten dealership. To? No, to jest prezent ode mnie. Zaczynasz się czuć coraz lepiej. Chciałbym, żebyś stary wreszcie wziął się za życie i sobie biznes otworzył. No nie mów, że nie marzyłeś o takim. Słuchaj, no jestem w szoku, bardzo ci dziękuję, ale a co z tobą? A co ze mną? No nie rozmawialiśmy. No właśnie, no. Się bardziej na razie tym przejmuję, wiesz? No dobra, chodź na słówko i nie gadaj tego przy nim. Chłopaki! Tak? Odkurzacz jest za zapleczu, trzeba odkurzyć całą posadzkę. Dobrze, pewnie, już się tym zajmiemy. No i świetnie. Chodź. No przecież wiesz, jaka jest sytuacja i nie wiadomo, jak to się zakończy tego ósmego, więc próbuję zabezpieczyć bo swoje biznesy i przepisać je najbliższym, tak? Nie będę chciał od ciebie zwrotu tego salonu. Jak będzie dobrze prosperował, to kiedyś mi odpłacisz się w inny sposób, no. Co ty na to? No dobra, ale wiesz, mam wrażenie, że rozdając na lewo i prawo wszystko, to już straciłeś cokolwiek nadzieję i przestań walczyć. Nie, stary, ja walczę. Okazało się, że to mogą być nieprawdziwi funkcjonariusze FIB, ale nie mogę tego powiedzieć na głos. Mogę, że nas podsłuchują. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. W każdym razie przezorny, zawsze ubezpieczony, jak to mówią. Nie daję temu obcej osobie, tylko daję to braciakowi, tak? Braciak ma u mnie dług, więc uważam go za godnego zaufania człowieka. Mam rację, ale... czy nie? Tak, po prostu ogarnij, żeby się to tak nie skończyło i tyle. No dobrze, a ty ogarnij tutaj jakiegoś dostawcę, który będzie ci dostarczał samochody i po prostu zajmij się tym biznesem, tak? Dobra, ogarnę, no. Ale co, w ogóle masz zajawę na coś takiego, czy nie? Bo jak nie, no to wiesz, to się nie wygłupiamy. Musisz... Słuchaj, no... Musisz chcieć, nie? Chcę. No dobra, widzowie, no to... Nie brzmi tak, bym serio chciał, ale ciężko jest, wiesz, z tyłu głowy mając to, co się dzieje, byś... Wiem, ale stary, jeden mądry człowiek powiedział mi wczoraj, nie, dzisiaj, żyj pełnią życia, Franklin. Tak też planuję, stary. Chcę po prostu mieć mniej obowiązków i bawić się życiem teraz, nie? Należy ci się, ale pamiętaj, że masz dalej próbować. Próbuję, stary, tak jak ty. Widzisz, wychodzisz z ciężkiej choroby. Zaczyna to wszystko dobrze wyglądać. Tak też będzie ze mną. Nie martw się nic, stary. Wszystkie papiery ja już dopiąłem, w domu leżą do podpisania, więc jak będziesz mógł, to podpisz. Ja zmykam, stary, do Liberty City jutro rano. To Liberty? Po co? Ekspansję robimy, Clinton. O! No, widzisz, więc ja walczę, stary. To nie tak, że się zamykam i płaczę pod poduszką. Dobra, byku. Dobra. Działaj ty też. Chcę być dumny z tego salonu, okej? Okay? Długo też będzie ekspansja, nie martw się. No, mam nadzieję. Chłopaki! Przedstawiam wam waszego nowego szefa, Antona. Wiele się nie zmieniło. Jest tam. Możecie mu powiedzieć, witamy szefie. Zmiana właściciela na burcie. Będzie dla ciebie milszy niż ja! Dobrze, cieszę się. Cieni śmiej tam, Davidson. Dzień dobry, szefie. Witamy, szefa. Siema. No, widzicie, jaki miły chłopak. Powodzonka, zapoznajcie się. Dzięki, biorę Lexusa. I... Dobra, już se poradzę. Widzowie, pożyczyłem się Lexusa, bo nim się fajnie jeździ dzisiaj. W zasadzie to muszę wrócić do domu, spakować się, proszę państwa. I to, co słyszeliście, Franklin kupił bilety dla mechaników i samego siebie. No i ekspansja na Liberty City. Norwek został poinstruowany, hej, szukaj dogodnego miejsca, aby Clinton Detailing zawitał w Liberty. Norek powiedział, okej, szefie, robi się. Więc moi drodzy, tam też otworzymy oddział. Franklin się nie poddaje. Faktycznie, moi drodzy, poszerzamy działalność. Przydałoby się zdobyć coś od zaraz. Zobaczymy. Na razie jadę na chatę, przebieram się i na lotniku.
Franklin wujas, normalnie z plecaczkiem, ficik jak na rybki. Moi drodzy, to jest człowiek boomer, no. No co ja wam powiem, no ubiera się boomersko. Za to moi mechanicy, widzę, podeszli poważnie do tematu. Patrzcie, wyglądają, kurde. No co to za faceci w czerni, no nie wierzę. Proszę, że tak. Cześć chłopaki, witam, witam. Siemano. Gotowi na ekspansję na Liberty City? Proste. Proszę, że tak. Norwek, a ty co taki smutny? Norwek pewnie szuka lokacji. Chłop tak zajęty, że nie odpowiada. Ty, a która jest godzina, Johnny? 9 rano. Kurde, to chłopaki, odprawa się zaraz zaczyna. Idziemy, co? Idziemy. Widzowie, czas do Liberty City. U góry, proszę państwa, mamy odprawę. Idziemy na odprawę i lecimy szukać salonu w LC. Norwek? Ja, szef. Co ty masz za okulary, chłopie? Na promocji były. Nieźle, nieźle. Fajnie. Gdzie są kluczyki do tego samochodu? Mówili, że na nadkolu, posprawdzajcie. Widzowie, wynajęliśmy samochód i będziemy zaraz zwiedzać Liberty City, nie? Chłopaki tutaj razem ze mną. Dobra, to ja mogę poprowadzić w sumie. Dobra, niech szef jedzie. Dobra, dzięki. Słuchaj, kogo tam znalazłeś? No bo tak, zleciłem ci szukanie, kurczę, lokalizacji. No i co, są jakieś fajne warsztaty, które można przejąć, czy nie? No są dwie fajne lokalizacje. Okay. Zaraz ci je zaznaczę. A skontaktowałeś się z człowiekiem już, odpowiedzialnym za to? Powinien być na miejscu. Dobra, pięknie. Okej, widzowie, jedziemy sobie tunelikiem. Byliście kiedyś w Liberty, Antoś? Nie. Pierwszy raz? A ty, ta. Johnny? Ja już byłem raz. No dobra, a Norwek? Ja też raz byłem. A ja byłem dużo razy. Żartuję. Obeznany. Obeznany w temacie, proste. Widzowie, jedziemy sobie wynajętym samochodzikiem do tej lokalizacji, gdzie Norwek mi ją zaznaczy, tego nie wiem, ale kurczę, jak ja lubię wracać do Liberty City, widzowie. Naprawdę, przydałoby się zrobić jest tutaj ekspansję. Okej, okay. What the heck, kawał drogi. No dobra, ale to jest ta wyspa środkowa? Nie, czy to jest ta, na której jesteśmy? Daleko nie ma w sumie. Dobra, jedziemy. Ale przyjemny lot, nie powiem. Jak się śpi cały lot, no to wiesz, to przyjemny, nie? No wiesz, szefie. Prawie co firma na głowie. Wiadomo. Oczywiście są jeszcze ci, bez których ta firma by nie stała na nogach. Kogo masz na myśli? Mnie? Jeszcze raz? Kogo masz na myśli? Szefa Franklina? Szefa Franklina i wszystkie persony tutaj obecne. A Ewa zaczęła, że was sprzedawać te fury, czy jeszcze? Jeszcze raz. Ewa już zaczęła sprzedawać fury w dealershipie? Dzisiaj już importowała, pewnie jutro zacznie ten kręcić. No, pięknie. No dobrze, no rozwija się ten Clinton niesamowicie, no. Tylko pytanie, kogo tutaj przydzielimy? Nie chciałbyś się Antoś przeprowadzić na jakiś czas? I tutaj? No, chociaż nie, to jest zbyt odpowiedzialne, no. To miasto jest za duże dla ciebie. Aha. No co, jesteś mały chłopak? Nie, no ja już duży. Już włoski zaczęły rosnąć, to już git. Ale coś musimy pokombinować. Się wydaje, że dwie osoby by tu się jakieś przydały. No tak, na pewno. Ty, zgubiłem się. O, proszę, dobrze, szef. Dobrze jadę. Okej, widzowie, podjeżdżamy tutaj w to miejsce. Czeka tutaj ten ziutek. Czy to jest, moi drodzy, kultowe miejsce Romana? Tu stoi. No, chyba on. What the heck, Roman? Taki typeczek? Od niego kupujemy się, że Romana tutaj. Dobry. Cursor Vice. Okej, witam. Clinton Franklin, ja jestem tutaj dowodzącym tej brygady. Proszę pana, chcielibyśmy poszerzyć naszą działalność, może pan słyszał o kalifornijskim Clinton Detailing? No właśnie pozwoliłem sobie zajrzeć w internet i dużo tych salonów tam się znajduje. No i chcemy, proszę pana, jak szarańcza, jak plaga taka największa, jak wirus, zalać wasze miasto, nie? No i szukamy miejsca. Pan słyszałem, że jest posiadaczem tej nieruchomości, tak? Tak, to jest dosyć mały salon, ale jednak... No trochę rudera, proszę pana, rudera. O, chociaż fajnie reflektuje światło, widzowie. No ale do zrobienia, chyba dużo roboty to tu nie będzie, Porządnie, trzeba go wyremontować, nie? Dobra, fajnie, a pan mówisz, że pan masz jeszcze jedną propozycję, tak? Tak, to może lepszą, gorszą? Zależy pod jakim kątem na to patrzymy. Norwek! Ja tu widzę potencjał. Ja też tu widzę potencjał, ale powiedz mi tak, koleżko drogi, ile taki lokal w tym mieście kosztuje, w mieście aniołów, co? No, z racji na lokalizację, to miejsce kosztuje 175 tysięcy, ale zaraz się przeniesiemy do drugiego miejsca, które moim zdaniem jest lepsze. No to wie pan co, jednak trzeba więcej tam włożyć. No rozumiem, więcej włożyć tam trzeba. Okej. Okay. Powiem tak, to spoko, ale dupy nie urywa ten budynek, nie? No rozumiem. A co tu wcześniej było? Serwis samochodowy. A właścicielem pan był, czy kto? No...
Właściciel zbankrutował i odkupiłem tą nieruchomość. Mm-hmm. No dobra, jedźmy do tej kolejnej. Dobrze. Norwek, takie subtelne pytanko. Tak, szef? Czy my mamy na oku tutaj dwie nieruchomości? Dokładnie tak. Norwek, nie uważasz, że przylecieliśmy tu na darmo oglądać rudery? Nie, no szefie, w koszty się wrzuci i nie zauważy. Szef. No, nie wiem, Norwek. No dobra, jedźmy do tej drugiej. Widzowie, no sprawdzamy. Ta lokalizacja troszeczkę wymaga remontu, ale nie byłaby najgorsza, no. Jest to kultowe też miejsce, takie mocno nostalgiczne, no ale... no zobaczymy. Kurde, jedziemy. Jo, widzowie, to jest tutaj. Popatrzcie na lokalizację, to jest wyżej. Nie wiem, czy to lokalizacja... Coś to kiepsko widzę. Na zdjęciach lepiej wyglądało. Jakaś szopa to jest. Dziury w dachu. What the heck? Rudera jakaś. Ale co, jaja robisz, znasz, czy co? Proszę pana, tutaj ten salon, który się znajdował wcześniej, miał naprawdę taki popyt, że właściciel, z tego co pamiętam, zarabiał po 50 tysięcy miesięcznie. Na widzę, jaki kućma papy. Przepraszam, dziury nie w dachu, no 50 tysięcy miesięcznie, proszę pana, dziennie, to jest... Dziennie. No dobra, dziura w dachu. Ile to ta rudera kosztuje? Tam wszystko jakieś... Wszystko po prostu niestety, ale plany na budynek są. Tak? Plany są w koszcie. Okej, okay, ile? Z planami 300 tysięcy, bez planów 250. Czyli za 300 koła remontujecie i oddajecie nam gotowy salon, tak? Tutaj. No można tak, możemy pójść na taką kolę. No dobra, a te samochody to czyje? To w kredycie? A to moje, tak kiedyś kolekcjonowałem, ale... A co to za samochód pan masz? To chodzi do papierów, ale Lamborghini. To. Jakieś premium. Lamborghini? Sian, co on tu robi? Tak bez ochrony. What the heck, przepraszam. Może to dobra, niezbyt dobrze zabrzmi, ale nie podobał mi się. What the heck, to co to... Czyli łącznie za te dwa salony plus te auta, to w cenie to ile będzie? Ile ten Sian? Są zainteresowani kupnem? No, a on działa? Odpalić pewnie odpali, ale najlepiej nie wygląda. No. Dobra, to najmniejsza kwestia. Jaka jest cena całego zestawu? No to z tamtym salonem, jeśli liczymy, i z tym autem, no to będzie 1 200 000 w takim razie. Co? Czekaj, 1 200 000. Dobra, ale bez samochodu? 500? Za co 500? Za dwa salony, tak? I plany. I dokończenie budowy. Dobra. 500 za dwa, dokończenie budowy dwóch salonów plus ten Sian, który jest uszkodzony, rozumiem, tak? Za Siana pan se 700 liczy? Tak, Norwek, ile jest warty nowy taki samochód? Johnny, a ty wiesz może? Z dwie bańki może? No nie mam pewności właśnie. No, wie pan co? Z tego co się orientuję, to nawet po 3 miliony. Się wydaje, że to będzie dobra okazja. A czemu pan chcesz go tak sprzedać tanio? Nie rozumiem tego. Kiedyś byłem kolekcjonerem, teraz poszedłem bardziej w klasyczne auto. Dobra, wie pan co? Bańka za dwa salony i Sian. 1 100 000. 1 050 000, proszę pana. 1 090 000. 1 075 000. Niech będzie. Dobra. Kiedy jesteście w stanie rozpocząć ten remont tutaj, co? No myślę, że to jest kwestia tak naprawdę kilku dni, bo papiery są, firma jest zainteresowana wyremontowaniem tego. Dobra. Jak to będę miał na umowie, to pięknie. To ja naprawdę tak umowy mam w samochodzie, to zaraz przyjdę. Okej. Okay. Ciekawe. Chłopaki, ile ten samochód może być wart? Dużo za dużo. Dużo za dużo? Wydaje się, że to będzie korzystna oferta dla nas. Jesteście w stanie go naprawić? Oczywiście, że damy tak. Damy radę. No tylko jak znaleźć takie drzwi do Siana albo maskę? Dacie radę? Szef cię nie martwi, szef dostanie gotową furę. Kurde, kozacko, możemy ją przeznaczyć albo na losowanie, albo se zachowam. Widzowie, może se zachowam taką furę, jak mam się życiem cieszyć. W końcu szefa amatorów nie zatrudnił. No, to wiem, chłopaki. Dobra, mamy, podpisujemy, tak? Tak. Widzowie, 1 075 000 dolarów schodzi z mojego konta. No i podpisujemy umowę, dwa salony w Liberty City, niedługo odrestaurowane, i Lamborghini Sian. Widzowie, jestem z powrotem w mieście. Mam nadzieję, że wam się takie słapy czasowe podobają. Minął kolejny dzionek. No i wreszcie Derek znalazł dla mnie trochę czasu. Podobno mieszka tutaj, bardzo jestem ciekaw. Halo? Taka lokalizacja... Otwarte! O, czy my tu przypadkiem nie mieszkaliśmy razem w takim podobnym domu gdzieś w okolicy? No, to są mnie kilka domów obok. No, właśnie widzę. A co to za książkę masz? Gdzie? Tą pierwszą. A nie wiem, taka już to była, wiesz? Wcale jej nie kupiłem wczoraj na Amazonie. Słuchaj, sprawę mam, żeby to między nami zostało. Ty jesteś chirurg dobry, nie? No, tylko taka uwaga. No. Że konsultacje z takim lekarzem jak ja są bardzo drogie. Dobrze, stary. Ty musisz o pieniądzach od razu? Wysłuchasz mnie, co mam do powiedzenia? No, słucham, słucham. Stary, mam wrażenie, że mam gdzieś coś dziwnego w swoim ciele. Nie wiem.
coś ala chip. Siemiec? Nie, jakieś takie właśnie ciało obce, na zasadzie chip. Jesteś w stanie sprawdzić, nie wiem, jakimś urządzeniem, czy czegoś faktycznie nie mam w ciele? No ale kto by ci to wczepił? Nieważne, kto by mi to wczepił, mam takie podejrzenie, no. Tak mi się wstało rano i właśnie chcę to sprawdzić. Jesteś w stanie, czy nie? Czy szukać innego specjalisty, lepszego? Kto ci to wczepił? Czy to rząd? Zamknij się, żaden rząd. Tak naprawdę do rządu, ale nie powiem mu tego. Na 100% do rząd. Wiesz, że to będzie afera na stulecia? Dobrze. Jeżeli coś ci wczepili. Stary, a może... Wczepili ci to w szpitalu, jak byłeś? Nie wiem gdzie i nie wiem, czy cokolwiek mam. Jesteś w stanie sprawdzić, ja wiedziałem, czy coś żeby mam? Nie ufać państwowym szpitalom. Dobrze, czy jesteś w stanie sprawdzić mi, czy coś mam w ciele? Tak, chodź. Co? Ale gdzie? Połóż się na stole bilardowym. Co? No, to jest takie moje domowe USG, ale może byś wcześniej posprzątał te kuleczki. Kurde, stary, nie będę się kładł na stole, gdzie mam się położyć? Mogę się w ogrodzie położyć. No to idź do ogrodu, tylko tam... Kurde, dobra no. Gdzie gorsze światło? Zaraz przyjdę. Dobra, kładź się. What the heck? Ty, co ty robisz? Zamknij się. Coś ci pika pod żebrem. Co? Czekaj, pod którym? No czekaj, no weź stój. Może być lekko błędny, bo to suszarka przerobiona, ale... Okay. Słychać coś. No tak między, pika. Mniej więcej między 5. a 6. żebrem. No to z prawej strony. Czekaj, a jakbyś macnął, sprawdź, czy coś czujesz. Czekaj. Nie, to coś tam jest, Franklin. Poczułem. Nie, to coś! Masz tam coś! To jest opera stulecia! Musimy to nagrać, sfotografować i w ogóle się rozkroić! Rozkrajamy cię! Zamknij się, stary! Rozkrajamy cię! Nie, tutaj na pewno. Jesteś w stanie mi to wyciągnąć w jakiś sterylny sposób? Tak. Ale to może się umówimy do szpitala, czy czekaj, coś? Czekaj! Nie, stary. Derek. Patrz! A! Nie, Derek! Wyciągnę ci to, Franklin! Przestań, słuchaj! Wyciągnę ci to, Franklin, wyciągnę ci to, naprawdę! Nie, to nie ma zabawy z takim urządzeniem od rządu! Nie, stary! Gdzie ty jesteś? Porozmawiajmy, spokojnie, weź tą maczetę, ja nie ci wymachu. To wyciągnę! Wyciągnę ci to, Franklin, nie może to być w tobie! Spokojnie, stary, na pewno jest jakieś wyjście z tej sytuacji, na pewno nie panikuj! Musimy ci to wyciągnąć, musimy! Franklin, kładź się do cholery! Nie! Kładź się! Ej! Nie! Derek! I zaraz pójdzie! Thank you.